Dzień dobry. Właśnie Państwo powinni zalogować się, już przenieść do pokoju. Dzień dobry, z tej strony Tomasz Piątek, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Chciałbym, żebyście Państwo napisali, no właśnie, przywitali się z nami i napisali tutaj, z jakiej miejscowości jesteście. Przepraszam, mam tutaj małego gościa. On może się coraz pojawiać. No, ale mam nadzieję, że aż tak bardzo nie będzie przeszkadzał. Dobrze, już właśnie widzę pierwsze osoby. Tak, też ten wstęp kilkusekundowy jest o tyle potrzebny od strony technicznej, żeby nam się też rejestrował ten webinar. Bardzo serdecznie witam wszystkie osoby. Tak jak patrzę, jest nas 35 osób, także bardzo to cieszy. No i w zasadzie w tym momencie możemy już zaczynać. Tak jak powiedziałem, nazywam się Tomasz Piątek, jestem współkoordynatorem razem z Anną Miturą, która jest dostępna też tutaj wśród uczestników webinaru. Ania będzie dzisiaj pełnić taką rolę moderacyjną. W momencie, kiedy Państwo będą pytać o różne rzeczy, a ja nie zawsze mogę zobaczyć te wpisy, z tego względu, że ten czat jest no, niewielki. Mogę spróbować technicznie rozwiązać to, że rozciągnąć ten czat, natomiast może być taka sytuacja, że pomoc Ani będzie tutaj niezbędna. Także Ania będzie, z racji tego, że jest bardzo dobrze zorientowana co do samego programu, to będzie odpowiadać na różne pytania. I właśnie tak jak napisała, zachęca do zadawania tych pytań. Będziemy prezentować dzisiaj założenia tego programu. Za chwilę też powiem więcej o tym, co dokładnie tutaj się wydarzy. Chcielibyśmy w ciągu godziny móc się wyrobić ze wszystkim i też tego będę pilnował. Tak, to myślę, że możemy przejść do właściwej części już webinaru. Szkolenie wprowadzające przez internet do programu Młodzi w Akcji, Wiwat, Niepodległość. Zacznijmy od tej strony takiej informacyjnej. Organizatorami tego programu jesteśmy my, jako Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która w pełni nas finansuje, jeżeli chodzi o tę edycję programu dedykowaną stuleciu obchodów niepodległości. Naszym partnerem jest organizacja Ashoka, organizacja, która zajmuje się współpracą, działaniem z lokalnymi różnymi działaczami, aktywistami, zarówno w Polsce, jak i za granicą. O samej Ashoce jeszcze Państwo dowiedzą się w toku realizacji naszego programu, w dalszym jego rozwoju, w dalszych tygodniach. Ponieważ jednym z działań zaplanowanym przez Ashokę są między innymi wywiady z ciekawymi osobami pod kątem właśnie niepodległościowym. Z pytaniami o patriotyzm, czym ten patriotyzm jest, o niepodległość, jak dzisiaj młodzi ludzie mogliby rozumieć takie pojęcia, tak istotne dla nas wszystkich. To tak od strony organizacyjnej. Proszę dać znać, czy ta prezentacja na pewno się pokazuje, tak jak ja przełączam ją według tych stron. Okej, tutaj Państwo piszą, że tak. Dobrze. I teraz tak, podczas dzisiejszego spotkania tak naprawdę webinar ma taką formę bardzo informacyjną. To, co my robiliśmy na szkoleniach stacjonarnych, to przede wszystkim było tam więcej takiego czasu na pogłębioną refleksję dotyczącą właśnie patriotyzmu, niepodległości, dotyczącą takich zagadnień jak naszych oczekiwań, waszych oczekiwań względem tego, czego młodzi ludzie mogliby się dowiedzieć przez realizację tego programu, ale też takiego zastanowienia się, co jest z poziomu organizatorów, inicjatorów tych projektów istotne. Mieliśmy też takie części dotyczące na szkoleniach stacjonarnych, dotyczące planowania inicjatyw. Mieliśmy bardziej pogłębioną część dotyczącą generowania różnych pomysłów, zastanawiania się, jak takie właśnie sztampowe pomysły przemienić w coś, co jest nietypowe, a co jest jednocześnie ciekawe zarówno dla młodych ludzi, jak i dla lokalnej społeczności. Tutaj ograniczamy się do kwestii informacyjnych. Musimy Państwu przekazać te kwestie informacyjne, bo nam bardzo zależy, żeby te projekty były realizowane według konkretnych kryteriów,
a jednocześnie nawet forma takiego webinara ma na celu przekazania przez nas jakiejś inspiracji, czegoś, co może w Państwa pracy przydać się po prostu. I podzieliliśmy to na kilka takich rzeczy. Refleksja wokół patriotyzmu i niepodległości to tutaj pojawi się w takiej mikroskali, bym powiedział bardziej. Kryteria sukcesu, zarówno takie kryteria, które odnoszą się bezpośrednio do tej edycji programu, czyli kryteria związane z konkretnymi ścieżkami. Tych ścieżek w tej edycji mamy dwie. Jak i kryteria sukcesu odnoszące się w ogóle szerzej do projektów uczniowskich. Bo to jest rzecz, która jest bardzo spójna, zbieżna z naszymi działaniami, kiedyś z młodym obywatelem, dzisiaj z młodymi w akcji, ale też coraz częściej z innymi programami CEO. O tym powiemy później. Jak pracować z przewodnikiem po programie? Krótko opowiem o tym. Przewodnik wygląda w ten sposób, jego wersja drukowana jest tutaj i tutaj, w dwóch, że tak powiem, egzemplarzach. Dla tych Państwa, którzy biorą udział w webinarze lub którzy nie mogli wziąć udziału w szkoleniach, wysłaliśmy wersję drukowaną. Co prawda ona wyszła dzisiaj, ale priorytetem, także powinna dojść w najbliższych kilku dniach. W środku, ja tego nie mam ze sobą, ale w środku też jest plakat, który mogą Państwo rozwiesić, powiesić w przestrzeni szkolnej. I o tym dzisiaj trochę opowiem też o wartości tego poradnika, bo mamy takie poczucie, że wyszła z tego fajna rzecz, że osoby eksperckie, które wkładały tutaj swój wkład, swoją merytoryczną, ekspercką wiedzę, zrobiły to bardzo fajnie i w taki przystępny sposób. Tak, tutaj pani Lidia Mróz pisze, że cudownie, że dostanie książkę, bardzo się przydaje. Bardzo nas to cieszy. Mamy tych podręczników, poradników trochę więcej i gdyby z jakichś powodów też Państwo uznali, że potrzebujecie ich więcej, bo wiecie, że na przykład ktoś jeszcze chciałby poza Wami zrealizować te projekty w przestrzeni Waszej szkoły, czy w ogóle w przestrzeni lokalnej, to też dawajcie znać. No my teraz jesteśmy na etapie też wysyłania w różne miejsca, myślenia też, gdzie jeszcze można je wysłać. Przechodząc dalej w punktach, obsługa konta na platformie niepodległaco.org.pl. Państwo, jak tutaj siedzicie z nami na webinarze teraz, wszyscy przechodziliście przez tę platformę. Także już w jakimś stopniu jesteście zaznajomieni, natomiast przejdziemy też przez kilka takich rzeczy, które może jakoś będą w stanie doszczegółowić te informacje, może jakoś będziemy w stanie, nie wiem, rozwiać jakieś wątpliwości. Przedostatnia rzecz to inspiracje. I taka część, którą ja tutaj nazwaliśmy od pomysłu do działania. Jakby mam takie poczucie, że trochę w mówieniu w ogóle podczas tego webinara o tych działaniach i tak będę mówił właśnie od takiego wyjścia, czyli od tego, jak zastanawiamy się, co w ogóle chcemy zrealizować w ramach naszego projektu i w jaki sposób dojść do tego momentu działania. My w poradniku w trzecim rozdziale opisujemy to pod kątem takich praktycznych metod narzędziownika, jak właśnie od pomysłu przejść do konkretnego działania z młodzieżą, z dziećmi. Także też dla tych Państwa, którzy jeszcze nie macie tych, którzy nie macie jeszcze tych prezentacji, tych publikacji, możecie też wejść na naszą stronę młodziwakcji.co.org.pl i tam, wchodząc w zakładkę publikacja, pobrać ją w wersji elektronicznej do momentu, aż będzie mogła się przydawać, do momentu, aż Państwo nie dostaną tej wersji drukowanej. Tak. Przejdźmy teraz do założeń programowych. Takim nadrzędnym celem tego programu jest po prostu inspirowanie Państwa, opiekunów i opiekunek młodzieży i dzieci.
oraz właśnie tychże podopiecznych do podejmowania nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców. Co to oznacza? Bardzo nam zależy w tym programie, żeby młodzi ludzie przede wszystkim od początku brali aktywny udział w wymyślaniu tego, co chcą zrobić, potem przechodzili przez kolejne etapy realizacji, ścierali się z różnymi trudnościami, radzili sobie z tymi trudnościami, współpracowali ze sobą. Generalnie zależy nam na tym, żeby jak najwięcej różnych umiejętności miękkich, społecznych mieli okazję wypracowywać, ale taką nadrzędną rzeczą istotną dla nas jest to, że ci młodzi ludzie nie zamykają się tylko na klasę, nie zamykają się tylko i wyłącznie na środowisko szkolne, ale też wychodzą poza szkołę, wychodzą do lokalnej społeczności. To tak najogólniej mówiąc. Gdybym miał jeszcze powiedzieć przynajmniej dwa zdania o kwestii tego programu, skąd w ogóle pomysł, no to jakby od razu się nasuwa. No pomysł z racji konkretnej rocznicy, natomiast od samego początku i też w działaniach CEO nam cały czas przyświeca myśl pewnej nieszablonowości. Znaczy nam zależy na tym, żeby te działania, które mają szansę być realizowane rokrocznie w sposób tradycyjny, żeby do nich wkładać jeszcze jakieś elementy, które będą nadawały tego niebanalnego charakteru, żeby na przykład organizując akademię, włączać coś, co będzie zaskakujące, coś, co będzie włączające nie tylko samych uczniów i uczennice, ale też zapraszające osoby z zewnątrz. I dzisiaj w tej ostatniej części dotyczącej inspiracji trochę porozmawiamy sobie o takich różnych pomysłach. To, co jeszcze zrobimy, to w ramach szkoleń powstała taka baza różnych pomysłów. Tak jak mówiłem wcześniej, w ostatniej części szkoleń stacjonarnych była część dotycząca generowania pomysłów. My mamy to spisane, także udostępnimy też różne pomysły. One często są hasłowo napisane, ale też różne rzeczy można z nich wyciągnąć. Różne pomysły na działania, a jest ich naprawdę dużo. Myślę, że na jedno szkolenie, jeżeli było około 10-15 pomysłów, razy 7, no to mamy konkretną ilość. Oczywiście te pomysły czasem się dublują w sposób nieświadomy, no bo ludzie wymyślają podobne rzeczy. Natomiast myślę, że to też może być fajne dla Państwa. Jeżeli chodzi o harmonogram działań, no to między czerwcem a wrześniem była rekrutacja do programu. No i jakby, no niestety nie mogliśmy przyjąć wszystkich osób na szkolenia stacjonarne, ale też mamy poczucie, że ten webinar jest takim pośrednim rozwiązaniem. Dalej obowiązkowe szkolenie dla opiekunów, no i w to obowiązkowe szkolenie też wchodzi webinar, no bo tak jak pisałem w mailu, no dla nas ważne jest, żebyście Państwo mogli przejść przez webinar, no bo to nam pokazuje przede wszystkim Państwa zaangażowanie, że chcecie, a po drugie też istotne jest dla nas przekazanie tej wiedzy. I też rozumiemy, że niektóre osoby, tak jak Pani Urszula Kraus, mogłyby, właśnie były chore, czy nie mogły z jakichś powodów dojechać. Dlatego stwierdziliśmy, że no webinar będzie taką formą pośrednią. Między październikiem a grudniem odbędą się działania projektowe, czyli Wy już bezpośrednio w swoich grupach projektowych z dziećmi, młodzieżą planujecie i realizujecie konkretne działania. Od razu trochę odpowiadając, bo być może to pojawi się pytanie, bo ono się czasem pojawiało na szkoleniach, czy to działanie niepodległościowe musi być stricte związane z 11 listopada. Oczywiście dobrze by było, żeby ten 11 listopada gdzieś tam się pojawił, natomiast sam projekt nie musi się kończyć 11 listopada. To może być działanie, które będzie trwało dłużej. Co więcej, wiemy, że grudzień jest tak naprawdę tylko połową grudnia, bo później już jest przygotowanie do świąt i różne inne obowiązki. Gdyby z jakichś powodów okazało się, że macie jeszcze zrealizować to swoje działanie, że ono się kończy w styczniu, też taka możliwość jest. Od razu zaznaczamy, że gdyby pojawiły się jakieś trudności spowodowane z realizacją Państwa projektu, jakiekolwiek, dzwońcie do nas śmiało. Ja jestem dyspozycyjny od godziny 9 do 17, 5 dni w tygodniu. Ania trochę rzadziej, natomiast też jak najbardziej dzwońcie do mnie i do Ani Mitury. I będziemy, przede wszystkim my będziemy wiedzieć, co się u Państwa dzieje.
A po drugie też będziemy być może w stanie jakoś coś doradzić, wesprzeć Państwa. Oboje mamy doświadczenie z tym programem. Ja mniejsze z tym programem, Ania ma większe z tym programem, ale jesteśmy cały czas w kontakcie z różnymi osobami, które realizują. Wiemy, te problemy się powtarzają. No mamy też różne pomysły, jak rozwiązywać różne sytuacje. Tutaj Pani Bogusława zapytała, czy lepiej, może lepiej pisać? Jak najbardziej też proszę pisać maile do nas, my odpowiadamy. Czasem jest natłok pracy, ale i tak odpowiadamy w ciągu 2-3 dni, jeżeli tak już jakby najpóźniej. Gdyby był brak kontaktu, bo może być tak, że ta wiadomość mogła wpaść do spamu, mogła gdzieś utknąć, bo czasem też się zdarza, to prosimy o kolejne, jakby ponowienie tego kontaktu. Tutaj czytam, że coś zacina obraz. Ja mam dość dobre łącze. Może to być spowodowane pani łączem, bo też widzę, że tutaj pozostałe osoby piszą, że jest u nich OK. Witamy panią Sylwię Sionek. Cieszymy się, że pani też do nas dołączyła. No i też witamy osoby, które dołączyły w międzyczasie. Ja nie patrzę cały czas na czat, coraz spoglądam. I jesteśmy teraz w ostatnim punkcie harmonogramu. To jest między styczniem a lutym 2019. Podsumowanie ewaluacji i wysyłka dyplomów. Wiemy, że na tej wysyłce dyplomów państwu zależy. No, dla nas jest kluczowe, żeby do tego czasu, najlepiej przełom stycznia, lutego, żeby państwo razem z młodzieżą wypełnili sprawozdanie końcowe, wypełnili ankietę, bo z ankiety też dla nas wynika to, co możemy poprawić, co się udało dla państwa. To jest po prostu dla nas przydatne na przyszłość. Na sprawozdanie końcowe, no bo my wtedy jesteśmy w stanie ocenić i zobaczyć, co dokładnie się u Was wydarzyło. No i przede wszystkim, no my sprawozdajemy się przed Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, która daje nam środki na to działanie, no to też musimy być przygotowani na to, że mogą zapytać nas, no tak, no a co te szkoły zrealizowały? No to wtedy, jeżeli mamy sprawozdanie, no to po prostu pokazujemy, czy mówimy. Założenie programowe, taki drugi slajd, to wsparcie dla osób uczestniczących. No i to, co jest dla Państwa, to jedniowe szkolenie, które stacjonarne, które no, co prawda nie było dla wszystkich, no bo ograniczona ilość miejsc była. Natomiast jest ten webinar, z którego Państwo też będą mogli korzystać. My go umieścimy na kanale YouTube'owym Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wyślemy do wszystkich osób, także do tych, które nie wzięły udziału w webinarze, a się zapisały. Także będziecie mogli jeszcze do tego wrócić. Publikacja, jak krok po kroku zrealizować projekt. Dla tych osób, które wcześniej nie było, jak mówiłem, mamy taką publikację. Część z Was już na pewno wie, że taka publikacja zarówno miała powstać, jak i powstała. Ona jest w wersji elektronicznej. Tam Ania na czacie też wysyłała link. Zapraszamy do spoglądania na nią. I jak jesteśmy w tym miejscu dotyczącym publikacji, to od razu może powiem, takie krótkie wprowadzenie zrobię do niej. Dwa pierwsze rozdziały są merytoryczne. One opowiadają o dwóch ścieżkach. W tym roku pierwszą ścieżką są bohaterowie codzienności. I tekst o bohaterach codzienności napisał praktyk, aktywista, działacz organizacji pozarządowych, też taki badacz historyczny społeczeństwa obywatelskiego Piotr Frączak. I on ugryzł to od takiej strony zobaczenia, jak lokalnie różne inicjatywy na przełomie tych ostatnich 100, a nawet więcej lat, jak działały na terenie całej Polski, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miastach, jak i na poziomie wsi. Bardzo, bardzo ciekawy artykuł i też pokazujący pewien schemat, jak państwo lokalnie możecie też ten lokalny patriotyzm, tych lokalnych bohaterów związanych z patriotyzmem szukać. Możecie pokazując, czytając nawet ten rozdział z młodzieżą, pokazać im, że ci bohaterowie związani z działaniami niepodległościowymi czy patriotycznymi, to nie wyłącznie te osoby, o których się mówi na lekcji historii, te najbardziej znane, jak marszałek Piłsudski i wiele innych osób, ale to również osoby, które szerszej
szerszej, chciałem powiedzieć, publiczności, ale szerszemu gronu Polek i Polaków są może mniej znane, ponieważ całe życie poświęciły na lokalne działania. I to jest taki wątek, który jest kluczowy w tym programie, lokalne działania. Jak Państwo będziecie myśleć o tym patriotyzmie, o obchodach związanych z niepodległością, to ważnym wątkiem w tym programie, w tej edycji jest Mała Ojczyzna. Zobaczenie, jak ta Mała Ojczyzna oddziałuje na nas wszystkich, na naszą tożsamość, na naszą aktywność, na nasze działalności. To jest też taka okazja do porozmawiania z młodymi ludźmi na temat miejsca urodzenia, miejsca pochodzenia, miejsca, w którym dużą część swojego życia nie spełnili, tylko dużo czasu tam spędzili. Być może zostaną tam dłużej, a być może wyjadą z tego miejsca, ale ważne, żeby pokazać też różne strony i też wartości związane z tą małą ojczyzną, że będąc gdzieś za granicą, ja jestem świadomy swojego pochodzenia, jestem świadomy swoich korzeni, jestem świadomy, co pozytywnego też niosą te treści. Także do tego zachęcamy. Oczywiście ten wątek związany ogólnopolski, związany w ogóle z odzyskaniem przez Polskę jako kraj, jako wspólnotę ludzi w niepodległości jest tutaj istotny, ale my bardziej akcentujemy to pod kątem tej lokalności. Oczywiście takie rzeczy też jak aktywność kobiet, jak uzyskanie praw wyborczych, bo też mamy stulecie uzyskania praw wyborczych i innych praw, które potem się z tym wiązały i były kluczowe dla kobiet, jak i w ogóle dla społeczeństwa, jak wiemy, to też są wątki, do których my zachęcamy. Które są jakoś tutaj istotne. Natomiast o tym wszystkim można mówić cały czas w kontekście lokalności, bo w lokalnych społecznościach, jak Państwo spojrzycie na swoje lokalne społeczności i trochę pogrzebiecie, posprawdzacie tę historię i tę właśnie z ostatnich 100 lat, i tę bliższą, i tę z przemiany ustrojowej, to zobaczycie, że jest tak naprawdę gro ludzi, którzy robili i robią naprawdę ważne rzeczy. I my zachęcamy do tego, żeby ten patriotyzm też kojarzyć właśnie z taką działalnością. I to jest ta część dotycząca bohaterów codzienności. Drugim rozdziałem i drugą ścieżką jest codzienny patriotyzm. I tutaj współzałożycielka Centrum Edukacji Obywatelskiej i ekspertka Alicja Pacewicz też w bardzo ciekawy sposób pisze o tym codziennym patriotyzmie. Z jednej strony trochę zachęca do tego, żeby odczarować takie pojęcie patriotyzmu tylko i wyłącznie z takimi szumnymi hasłami, z czymś patetycznym, ale żeby zobaczyć, że w tych aktywnościach codziennych, w tym, że potrafimy dla siebie być dobrymi ludźmi, że potrafimy sobie pomagać, że potrafimy budować te wspólnoty lokalne, że potrafimy właśnie, nie wiem, zmotywować się i pójść na wybory, że potrafimy zadbać o swoich bliskich, ale też o znajomych i o środowisko, które nas otacza, że to też jest patriotyzm, że to w gruncie rzeczy buduje nie tylko naszą tożsamość, ale w perspektywie lat też pokazujemy przede wszystkim za pomocą dobrych takich uczynków, dobrych odruchów, kolejnym pokoleniom, że warto po prostu być dla siebie ludźmi, że warto budować to nie tylko poprzez wiece, nie tylko poprzez rozrywaną koszulę, nie tylko poprzez militarne działania, ale też właśnie poprzez takie najprostsze działania. I gdyby Państwo zdecydowali się na jedną lub drugą ścieżkę, oczywiście może być tak, że połączycie te ścieżki jakoś, że z tych waszych działań wynikną rzeczy, że będziecie chcieli z jednej strony pokazać jakąś bohaterkę, bohatera codzienności, a z drugiej strony będziecie chcieli pokazać tę wspólnotę, te działania, które wpływają na poprawę jakości życia osób w lokalnej społeczności, to też jest możliwe jak najbardziej. Potem, jak przejdziemy do kryteriów, to pokażemy, na czym nam szczególnie zależy pod kątem tych ścieżek. Teraz mówię więcej o ścieżkach, dzięki temu później mniej o nich powiem. I trzecim rozdziałem w publikacji jest, tak jak wcześniej już powiedziałem, taki typowy narzędziownik,
czyli po prostu przepis na projekt. Etap po etapie, jak zrealizować działanie niepodległościowe. Ono jest zarówno w kontekście niepodległościowym, ale możecie Państwo z niego korzystać także później, bo jest to pewien schemat, który jest uniwersalny. Natomiast my tutaj w różnych elementach tego rozdziału zachęcamy też do takiego myślenia pod kątem niepodległościowym, pod kątem tych konkretnie obchodów. Tak. Właśnie patrzę, że tutaj jest, że Państwo są aktywni na czacie. Może tutaj coś przeczytam. Oczywiście będziemy również walczyć o możliwość zakwalifikowania się. Pewnie chodzi o OPPM, bo tam gdzieś widziałem OPPM. Za chwilę o tym powiemy. Bieżące wsparcie ze strony koordynatorów projektu. O tym też mówiłem, zarówno telefon, mail. Jak najbardziej zachęcamy do tego kontaktu. Możliwość współtworzenia ogólnopolskiej społeczności niepodległościowej. Tak, w tej edycji, jak Państwo wiedzą, używamy tej platformy niepodległaco.org.pl, gdzie zarówno Państwo mogli się zarejestrować i dzięki temu zobaczyć, ile jest grup. Póki co Młodzi w Akcji, ale za moment będą też z innych programów docierać grupy. Docelowo myślimy o tym, żeby to było około 1000 różnych grup. W tej chwili mamy 212 grup różnych z Młodzi w Akcji, także też fajna liczba. Bardzo nas cieszy, że chcieliście dołączyć do tego grona. I drugą taką kwestią odnośnie tego współtworzenia tej społeczności niepodległościowej jest to, że Państwo będą mogli zamieszczać relacje z działań. Ja więcej o tych relacjach powiem za moment. Natomiast to też spowoduje, że będą mogli Państwo się inspirować, co robią osoby w innych miastach, być może w okolicznych jakichś miejscowościach, być może nawet w tych samych miejscowościach. Także też jak najbardziej do tego zachęcamy. I też myśląc o tych relacjach, nie tylko o relacjach kończących Wasze działania, ale o takich pośrednich relacjach z działań. Ja muszę napić się, bo trochę od tego gadania zasycha w gardle. Kolejne webinaria tematyczne. Za moment będziemy wysyłać do Państwa propozycje tematów na webinaria tematyczne. To jest webinarium obowiązkowe, ono dotyczy startu projektu, programu, natomiast te tematyczne będą dotyczyły już konkretnych zagadnień. I jeżeli teraz na przykład Państwu chodzi po głowie jakiś temat, z którym jakoś ścieracie się, zastanawiacie nad nim, szukacie odpowiedzi na ten temat, możecie nam napisać to teraz na czacie, bądź po prostu zapisać sobie gdzieś w swoim kajecie i wysłać do nas mailowo, do mnie bądź do Ani, tak żebyśmy też mieli propozycję jakiegoś tematu. No my będziemy rozsyłać niebawem te propozycje i po prostu Państwo będą głosować. I wybierzemy według zainteresowania tematy. Oprócz tego webinaria tematyczne mamy tych webinarów kilka co najmniej. I wchodząc na stronę Młodzi w Akcji, tam w zakładkę bodajże multimedia, nie mam teraz tego przed sobą, a nie chcę stracić strumienia webinarowego, bo może się zawiesić, ale tam znajdą Państwo w multimediach, w zakładce multimedia, kilka innych webinarów. Zresztą w newsletterze, który wyszedł do Państwa w zeszły czwartek, też ta informacja była. To mogą Państwo też wejść w ten newsletter i tam są odnośniki bezpośrednie do tych webinarów. Strona internetowa, profil na Facebooku i grupa na Facebooku. Tu jeszcze Pani Urszula Kraus pyta o newsletter. Za moment w kolejnym punkcie powiem o tym newsletterze jeszcze. Jeżeli chodzi o stronę internetową, no to tak, Młodzi w Akcji, co.org.pl i tam materiały wrzucamy takie związane z programem. Jeżeli chodzi szerzej w ogóle o inspiracje związane z Wiwat Niepodległość, no to niepodległa.co.org.pl, ta platforma, na którą się logujecie.
I za chwilę jeszcze więcej o niej powiem. A też zachęcamy do znalezienia, jeżeli Państwo używają Facebooka, to znalezienia nas przez wyszukiwarkę na Facebooku, wpisując Młodzi w Akcji do polubienia, bo też różne rzeczy będziemy tam umieszczać. Wiadomo, że najbardziej w toku też umieszczania przez Państwa relacji. Będziemy tam informować o fajnych działaniach, Waszych działaniach i też o innych różnych pomysłach. Newsletter co 2 tygodnie wychodzi, bo można już powiedzieć, że wychodzi, bo ponieważ wystartował w czwartek pierwszy taki newsletter powitalny dla Was. Jeżeli Pani Urszulo do Pani nie dotarł, to ja będę musiał później sprawdzić, czy Pani mail jest, albo proszę się do mnie najlepiej na maila mojego tomasz.piatek@co.org.pl odezwać. I ja wtedy sprawdzę, czy on jest w bazie, bo ja dodałem do bazy wszystkie maile, które się rejestrowały na platformę. Czyli jeżeli pani się rejestrowała na platformę, to on na pewno tam jest. A jeżeli nie dotarł, to proszę sprawdzić w spamie. A jeżeli państwo nie mają tego newslettera jednak, to proszę się odezwać do mnie z taką informacją. Ja wtedy zapytam naszych informatyków, bo może być tak, że po prostu Państwa poczta, jeżeli jest na WP albo na Interi, może też blokować nasz adres, bo to też się zdarzało. Widzę, że kolejne osoby pisały, że nie mają. To proszę po prostu napisać najlepiej mailowo. No postaramy się też to spisać, co jest tutaj, ale też najlepiej by było mailowo, to wtedy po mailu jakoś też szybciej to zweryfikujemy. Dyplomy udziału w programie. To już wcześniej też już wcześniej powiedzieliśmy o tym, czyli po prostu cała grupa projektowa dostaje dyplomy imienne, dostaje szkoła, dostają Państwo jako opiekunowie. No i wiadomo, że żeby dostać dyplomy, no to trzeba wysłać do nas sprawozdanie końcowe i ankietę. I ostatni punkt dotyczący możliwości udziału w ogólnopolskiej prezentacji projektów młodzieżowych. Dla tych Państwa, którzy brali udział, no to wiedzą, co to jest za wydarzenie. Dla tych, którzy nie wiedzą, to krótko powiem. To jest takie coroczne wydarzenie, teraz będzie już 20. edycja, 20. rok z rzędu. Wydarzenie, które podsumowuje działanie grup projektowych, młodzieżowych grup projektowych z całej Polski w ramach programów CEO. Nie wiem, czy za każdym razem, ale w ostatnich latach odbywało się to i nadal odbywa na Zamku Królewskim w Warszawie, w Arkadach Kubickiego, czyli też w takiej no, prestiżowej, fajnej przestrzeni. I w kolejnym roku planujemy, żeby to również tam się odbyło. To jest taka okazja, gdzie młodzi ludzie mogą podzielić się wrażeniami z realizacji swoich projektów, gdzie mogą podzielić się doświadczeniem, jak im się realizowało różne rzeczy, gdzie mogą porozmawiać z koordynatorami programów poszczególnych i dostać fajną wiadomość, feedback od nich. Jest też tak, że liczba miejsc tam jest ograniczona, dlatego niestety nie możemy przyjąć wszystkich grup, ale jest zgłoszenie. To zgłoszenie będzie około marca, kwietnia opublikowane. I to jest zarówno dla Państwa, którzy będą realizować teraz ten projekt w ramach semestru zimowego, jak i letniego. Może być tak, że na przykład w letnim jakieś działanie nie zostanie jeszcze do końca zrealizowane, ale dla nas jest kluczowe, żeby opisać etap, na jakim dana grupa jest. I my wybieramy określoną ilość grup. Wiem, że wcześniej bywało, że było to 80 grup, natomiast w tym roku z racji zmiany formuły, bo robiliśmy to bardziej warsztatowo, mogliśmy przyjąć tylko 52 grupy. Został nagrany też taka mini relacja, wideorelacja z OPPM-u. Jak Aniu, mogłabyś znaleźć to na naszym YouTubie, to może byś wkleiła link, a jak nie, to my też wyślemy Wam ten link do jakby wiadomości w kolejnym newsletterze, tak żebyście też mogli zobaczyć, o co chodzi w tym wydarzeniu. Dobra, tu widzę, że Ania też odpowiada, także ja też nie będę jakoś szczegółowiej wchodził to zagadnienie związane z OPPM-em, mamy już 37, także już po prostu dużo gadania jest. Kolejne rzeczy. Jeżeli chodzi o zadania wasze, udział w webinarze. No ja już tutaj mówię jako o szkoleniu wprowadzającym. Praca z wybraną grupą młodzieży podczas realizacji projektu w ramach jednej z dwóch zaproponowanych ścieżek. Te ścieżki
Te ścieżki to bohaterowie codzienności i codzienny patriotyzm, o czym już wcześniej jakoś więcej powiedziałem. Zrealizowanie działań z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych proponowanych przez CEO. Czyli chodzi nam szczególnie o korzystanie z tego, ale również korzystanie z materiałów, które udostępniliśmy w formie takich inspiracji, w formie po prostu propozycji różnych działań czy scenariuszy, które zamieszczamy na niepodległaco.org.pl. Tak. Wypełnienie końcowego sprawozdania z realizacji, no to już Państwo wiedzą, i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Jest pytanie tutaj, czy grupa uczniów to może być zbieranina chętnych z całej szkoły? Jak najbardziej. Jeżeli Państwo chcecie i macie już wypracowaną jakąś taką ścieżkę pracy z konkretnymi osobami z jednej klasy, jak najbardziej. Jeżeli macie, to jest dowolność. Dla nas liczy się jakby efekt to, że ci młodzi ludzie mogą być nawet w różnym wieku, to mogą być osoby z różnych klas, ale liczy się to, że oni po prostu są zaangażowani, że oni chcą realizować to działanie. Widzę, że Ania wkleiła, także dziękuję Aniu za wklejenie filmiku z OPPM-u. To w wolnej chwili albo gdzieś w tle mogą Państwo puścić sobie to, pewnie w wolnej chwili, żeby też nie dublowały się te głosy. Jeżeli chodzi o założenia programowe, to tyle. O tym już mówiłem. Krótko powiem o tej platformie. Aha, tutaj pani Wioleta jeszcze pyta, czy otrzymamy materiały wydrukowane do szkół. Materiałem drukowanym jest publikacja i plakat, którego nie mam ze sobą, ale jak najbardziej dla tych państwa, którzy zgłosili się niezależnie od tego, czy na webinar, czy na szkolenie. Zgłosiliście się, dostaniecie od nas pocztą bądź osobiście, tak jak w przypadku to szkoleń, materiały drukowane. Jeżeli chodzi o niepodległą SCEO, tą platformę, na której się logujecie, proszę napisać, może tak, nie wiem, krótko, czy ona jest, czy macie Państwo jakieś problemy z tą stroną? Czy ona jest raczej intuicyjna, czy rzeczy, które tutaj zamieszczone są czytelne? Pani Grażyna napisała, nie, jest czytelna, wszystko jest jasne. Dobra, to teraz tak, nie będę szczegółowo jej omawiał, bo też w zasadzie tutaj wielkiej filozofii nie ma. Jest kwestia logowania się i tutaj jak Państwo, prawdopodobnie Państwu się pokazuje teraz taki znacznik na prezentacji. To jest to. Tutaj uczestnicy mogą Państwo zobaczyć uczestników z całej Polski, kto konkretnie, jakie szkoły konkretnie się zgłosiły. Inspiracje, to tutaj mamy półki z pomysłami. Powiem tak krótko jeszcze. Przy tych publikacjach, w publikacji po konkretnych rozdziałach mamy garść właśnie takich niesztampowych działań, które możecie zrealizować pod kątem tych konkretnych ścieżek. To tutaj mamy umieszczone to w inspiracjach i mamy jeszcze więcej rzeczy, które nam się po prostu pojawiają też w trakcie, no bo wiadomo, że publikacja powstała w określonym czasie, a teraz cały czas nam spływają różne pomysły i my też na bieżąco będziemy je tam wrzucać. Także to są krótkie opisy, tam gdzie jest możliwość, to wrzuciliśmy link, ale ważne po prostu takie zainspirowanie, taki błysk, żeby Państwo mogli zobaczyć, co to. Jakie to może być działanie odpowiadające na konkretną ścieżkę? Jeżeli chodzi o taką funkcję główną, na której nam zależy w przypadku tej platformy, to są relacje. I teraz, jak Państwo zalogują się na swój profil, niekoniecznie nie teraz, ale w wolnej chwili, to tam, wchodząc w zakładkę relacje, możecie dodawać. Właśnie, mają Państwo coś takiego, są wtedy moje relacje i mogą Państwo dodawać konkretne relacje. To może być krótki, dłuższy tekst plus zdjęcie. Tutaj zdjęciem jest logotyp, to jest testowa relacja, zdjęciem jest logotyp CEO. No wiadomo, że tutaj pojawi się też kwestia zaraz pewnie pytań o zgodę na wykorzystanie wizerunku. My odpowiadamy na to, my jako CEO jesteśmy administratorem tych danych, czyli Państwo muszą przekazać osobom,
których dotyczy wykorzystanie tego wizerunku, konkretnych wzorów takich dokumentów. I my te dokumenty udostępniliśmy w ramach tej zakładki materiały na naszej stronie młodziwakcji.co.org.pl. I tam są między innymi takie wzory, jest też list do rodziców, list do sojusznika, jest sporo różnych fajnych materiałów, z którymi Państwo mogą się zapoznać. Tak, jeżeli na przykład jeszcze pojawi się Państwu jakiś pomysł, jakiego materiału brak, to też proszę do nas pisać, będziemy starać się odpowiedzieć na tą potrzebę. To, na czym nam zależy, to pokazywanie się tych relacji. I teraz to, co ma szansę się wydarzyć, to w pewnym momencie możemy pokazać w tej zakładce relacje, że tych działań dzieje się w różnych miastach sporo. I na tym nam najbardziej zależy, żeby uwidocznić Państwa aktywność, żeby pokazać, że ta wspólnota tych różnych grup działających w swoich lokalnych społecznościach, mówiących o tych małych ojczyznach, robi coś razem, pokazuje to w ramach jednej mapy. I to jest takie nadrzędny tak naprawdę cel tej platformy. Państwo mogą też, wchodząc w zakładkę uczestnicy, tutaj szukać też po miejscowościach, po programie. Są zakładki, także... No właśnie, to tyle, jeżeli chodzi o platformę. Gdyby pojawiły się jakieś pytania, to proszę pisać w komentarzach. Proszę się też do nas odzywać. No mamy już 44, także ten czas po prostu nieubłaganie biegnie bardzo szybko. Skrócę to nieco. Tutaj chcieliśmy Państwa zaprosić do takiej refleksji, czym jest dla Was osobiście patriotyzm i niepodległość. Z racji tego już niewielkiego czasu, to zachęcamy Was do tego, żebyście się indywidualnie nad tym zastanowili. Wiadomo, że czasem zastanawiamy się na tym, raczej przy okazji jakichś wydarzeń, ale tak na co dzień raczej o tym nie myślimy. Nie myślimy o takich rzeczach właśnie jak tożsamość nasza, nie myślimy za bardzo o takich rzeczach związanych może z wartościami, tak codziennie jakoś tego nie analizujemy. I podobnie jest z patriotyzmem i niepodległością. Natomiast my zachęcamy, żebyście Wy przed pójściem jeszcze do młodzieży, do porozmawiania z nimi o tym, jaki projekt chcecie zrealizować razem, żebyście najpierw sami się zastanowili, czym ten patriotyzm i ta niepodległość dla Was jest. A potem, żebyście zadali to samo pytanie młodym ludziom. To, co myślę jest ciekawe, to przede wszystkim ta perspektywa bardzo różnego podejścia do tych kwestii. Może się okazać, że ten patriotyzm dla jednej osoby jest bardzo taki, nie bym powiedział, książkowy, zamknięty w pewnej definicji, a dla innej osoby są jakieś w tym patriotyzmie, w tym pojęciu czy niepodległości rzeczy nieoczywiste, na które na co dzień, jakby myśląc o patriotyzmie, nie przypisalibyśmy do tego. To tę refleksję zostawiam, z tą refleksją zostawiam Państwa też po tym webinarze i zachęcam jeszcze do jednej takiej refleksji. Przed tym jak pójdziecie jeszcze do młodych ludzi, zastanówcie się, czego mogą dzieci, młodzież doświadczyć, realizując w ramach programu Młodzi w Akcji ten projekt niepodległościowy. I zastanówcie się też nad takimi trzema obszarami. Z poziomu wiedzy, czego mogą się nauczyć z poziomu właśnie faktów, wiedzy historycznej, wiedzy o lokalnej społeczności, z poziomu tych umiejętności, o których wcześniej mówiłem, czyli rozwinięcie jakichś umiejętności kompetencji społecznych, umiejętności miękkich, nauczenie się jakichś konkretnych czynności, poznanie jakiejś drogi dojścia do czegoś, ale też z poziomu wartości, czyli postaw, co chcielibyście im przekazać w ramach tego. To z tymi dwiema rzeczami, czyli zarówno z tą refleksją dotyczącą patriotyzmu, niepodległości, jak i z tą refleksją dotyczącą tego, czego oni mieliby doświadczyć, zostawiamy Państwa po webinarze. No mamy też poczucie, że trochę tak spora ilość tu informacji zawarta w tą godzinę, to jest jedno, a druga kwestia to, że mogą Państwo też po prostu zostać jeszcze z jakąś dodatkową refleksją, także zachęcamy do tego. I przechodzimy teraz do części związanej z kryteriami. Ja wcześniej mówiłem o tych dwóch ścieżkach, to tylko jeszcze raz
po prostu tylko powiem, że ta ścieżka to bohaterowie codzienności i codzienny patriotyzm. I Państwo spojrzą, bo to jest szczególnie ważne. Nie będę powtarzał, czym ci bohaterowie codzienności, ten codzienny patriotyzm jest, bo już to wybrzmiało, ale zwrócić uwagę, że tu są podane po myślnikach trzy kryteria. I to jest, pod tym kątem my oceniamy wasze projekty, czy one faktycznie przebiegły według tych założeń. No i wtedy jesteśmy w stanie jakoś odnieść się do tego, ale też zachęcamy, żebyście pamiętali o tym, bo jak myśleliśmy sobie o tym programie, jako o tych ścieżkach, to dla nas wyszło, że kluczowe są właśnie te rzeczy, które pojawiają się w tych kryteriach. Jeszcze tutaj przeczytam, a gdzie to wpisać, którą ścieżkę się wybrało? Dopiero w sprawozdaniu. Myślę, że nie, niekoniecznie w sprawozdaniu. Jeżeli będzie Pani zamieszczać z młodymi ludźmi relacje, ta relacja, tak jak mówiłem, zamieszczona będzie przez Panią na tej platformie niepodległa.co.org.pl, no to tam już możecie pisać, że projekt, nazwa tutaj, bo rozumiem, że ten Wasz projekt będzie miał konkretną nazwę, odbywa się w ramach ścieżki takiej i takiej. No bo w momencie, kiedy będziecie rozmawiać z młodymi ludźmi i tutaj w tym rozdziale trzecim, może to słabo widać, ale w przepisie na projekt jest to też napisane, w jaki sposób też dojść do tego, do wyboru tej ścieżki. Także też podejrzewam, że jak będziecie na przykład informować lokalnie, prasę, czy różne miejsca, czy sami wzajemnie będziecie mieli tą jasność, już jaką ścieżkę wybieracie, to tak naprawdę to się już pojawi gdzieś na początku. Także trochę też to przywiązanie do ścieżki. I tak, i Państwo zwrócą uwagę na te trzy kryteria, bo one są trzy kryteria zarówno w jednej ścieżce, jak i drugiej. W pierwszej ścieżce, bohaterach codzienności, to tematem działania w projekcie są historie osób, które można określić jako bohaterki, bohaterów codzienności oraz motywy i sposoby ich działania. Pomyślcie Państwo i też zachęcajcie młodych ludzi do tego, żeby o bohaterach nie myśleć, tak jak mówiłem, tylko przez pryzmat osób, które naprawdę dokonały jakichś ogromnych rzeczy, bardzo, bardzo ważnych, nie wiem, oddały życie, czy poświęciły całe swoje życie, ale też pomyślcie o takich osobach, takich codziennych, którzy niekoniecznie kiedyś żyli, ale żyją dzisiaj. Na przykład, nie wiem, o strażaku, który jest, oprócz tego, że jest strażakiem, też jest życzliwym człowiekiem, znacie go od tej strony, jest pomocny różnym osobom i tak dalej. O pani starszej, która pomaga kotom bezdomnym czy psom. O jakichś młodych ludziach, którzy robią zbiórki żywności dla, nie wiem, dla osób mniej zamożnych. Szukajcie takich rozwiązań. Dzięki temu pokażecie, że znowu, że ci bohaterowie, że tymi bohaterami możemy być my wszyscy, no bo nasze działania, nasze dobre uczynki składają się na to, jakimi nie tylko my jesteśmy dla siebie wzajemnie, ale jakimi są nasze społeczności. Także zachęcamy do tego. Czy bohaterem codzienności może być młody radny, który bardzo aktywizuje różne środowiska? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Czy ścieżka bohaterowie codzienności może dotyczyć osób już nieżyjących? Tak. Pomyślcie o tych bohaterach, tak jak mówiłem, pod kątem tych ostatnich 100 lat, ale to mogą być zarówno ci nieżyjący już, te nieżyjące już osoby, które walczyły o niepodległość, jeszcze przed 18 rokiem przecież. Mogą to być przecież też osoby, które podczas zaborów też stawiały opór albo po prostu aktywnie angażowały się na rzecz społeczności, ale również zachęcamy do tego, żeby mówić o osobach, które na przykład za PRL-u też angażowały się, oddolnie robiły różne rzeczy, czy takie osoby, które dzisiaj coś robią. Także zobaczcie, że tych możliwości jest naprawdę wiele. Drugim kryterium to projekt upowszechnia postawy prospołeczne i inspiruje do działania na rzecz dobra wspólnego. Czyli też pokazuje, że te dobre, pokazuje, na czym polegają te dobre uczynki. Pokazuje też pewien schemat, jak młodzi ludzie, nie tylko młodzi ludzie, mogą sięgać po ważne, wartościowe doświadczenia, które wpływają potem też na nich samych, ale też na innych. I trzecie kryterium to projekt angażuje do aktywnego działania osób spoza grupy projektowej. Drodzy Państwo, to jest bardzo kluczowe, ponieważ
To, jeżeli zaczniecie podchodzić w ten sposób, myślę, że część z Was już do tego podchodzi, tak, ale te osoby, które jeszcze może nie mają za bardzo doświadczenia w takich działaniach, bo też wiemy, że mamy takie osoby i też bardzo się cieszymy, że są osoby na różnym stadium doświadczenia i zaangażowania, to w momencie, kiedy zaczniecie podchodzić do tych działań, myśleć o nie tylko o osobach, które przyjdą, nie tylko jako o odbiorcach, ale też jako o osobach, które wniosą coś więcej, to stajecie się animatorami. To wasi młodzi ludzie, z którymi pracujecie, stają się animatorami. To oni włączają i tamci czują się bardziej utożsamieni z tym, co robicie. Czyli ta lokalna społeczność, czyli ten lokalny wydźwięk waszych działań ma naprawdę konkretny charakter. To jest po prostu z krwi i kości wtedy, bo wiadomo, że łatwiej jest zrobić jakieś wydarzenie i zaprosić gro ludzi, którzy przyjdą, nie wiem, osób starszych, osób z różnych organizacji, samorządowców i oni przyjdą, posiedzą, wypiją z wami herbatę i wszystko, ale fajnie, jeżeli jeszcze do tego jakoś zachęcicie ich do jakiejś aktywności. No i my do tego zachęcamy właśnie w tych naszych działaniach. Czas to 7 minut. Może nam się chwilę przeciągnąć, także przepraszam Państwa za to, jeżeli się chwilę przeciągnie. Ale też staram się nie gonić za mocno, żeby też nie pomieszać różnych rzeczy, żeby to też nie było takie na szybko, kompletnie. Druga ścieżka to codzienny patriotyzm. I tutaj też trzy kryteria. Proszę zauważyć, że ostatnie kryterium to jest to samo kryterium, które jest wyżej. Czyli projekt angażuje do aktywnego działania osoby spoza grupy projektowej, czyli to myślenie takie bardziej animacyjne o działaniach. A dwa pozostałe to projekt wzmacnia poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne osób tworzących daną społeczność, czyli po prostu. Większa odpowiedzialność, większe poczucie sprawczości, większe utożsamienie się z, nie wiem, z miejscem, w którym żyję, z parkiem, do którego chodzę, z pomnikami pamięci, które mogę wspólnie ze swoimi znajomymi, z moimi rówieśnikami, ze społecznością odświeżyć, mogę doprowadzić do porządku, mogę dbać o nie. To właśnie o takie działania nam chodzi. Jak najbardziej właśnie o to, żeby też pokazywać, że poprzez te działania po prostu buduje się jeszcze bardziej, integruje się ta społeczność. Kolejne kryterium to w ramach projektu prowadzone są działania mające na celu poprawę jakości życia w swojej okolicy. Czyli proszę zauważyć, że z tego pierwszego kryterium wynika też drugie kryterium, no bo jeżeli spełniacie to pierwsze, to jednocześnie automatycznie wskakuje wam drugie, no bo dzięki temu, że ta integracja, ta wspólnota jest silniejsza, no to dzięki temu też ta jakość, poprawa jakości życia staje się po prostu, no jest większa. Z tego względu, że prędzej wtedy pójdziecie do sąsiada, który z wami robił coś wcześniej, albo do radnego właśnie tego zaangażowanego aktywnie, który wysłucha was, który wniesie wasz głos. To jest właśnie to poprawa życia. To jest to takie zaangażowanie i poczucie sprawczości. I to są te trzy kryteria. Jak widzicie, nie są to jakieś nie wiadomo jak wydumane kryteria. Nie są to rzeczy, których nie da się zrobić, ale dla nas jest kluczowe, żebyście Państwo w tych działaniach cały czas pamiętali z młodymi ludźmi, żebyście pamiętali o tych kryteriach, o ścieżkach i przypisanych do nich kryteriach. One są zarówno opisane tutaj, bardzo konkretnie, jak i w tej prezentacji. Tę prezentację też możemy Wam wysłać mailowo. Na naszej stronie Młodzi w Akcji też ta informacja jest. Także w różnych miejscach jest ta wiedza dostępna. I część dotycząca kryteriów sukcesu projektów uczniowskich. I pewnie dla części z Państwa to są rzeczy, które są oczywiste, jasne. Dla części z Państwa, którzy dotąd może nie działali taką metodą projektową, bo zdajemy sobie sprawę, że mogą być takie osoby, albo wchodzą w tę metodę, to mogą być ciekawe punkty zaczepienia, takie być może nowe rzeczy, które zainspirują. Ja krótko powiem o tych punktach i znowu, tak jak Państwo widzą na dole, więcej informacji w publikacji, szczegółowo opisane są te konkretnie kryteria sukcesu projektów uczniowskich. Przede wszystkim projekt jest dziełem uczniów i uczennic. Czyli
To nie chcemy, żeby to było tak, że wy wymyślacie projekt, nawet jeżeli macie super pomysł, bo wierzymy w to, że macie super pomysły, to nam bardzo zależy na tym, żeby to wychodziło jednak od nich. Znaczy, że możecie im coś zasugerować, ale niech oni sami wytypują, co jest dla nich, bo ich potrzeba, jak wiecie, jeżeli to będzie ich potrzeba, to oni się bardziej znowu z tym utożsamią i będzie bardziej im zależało, a nie będą robili tylko i wyłącznie to dlatego, żeby pani czy pan opiekun, nauczycielka, nauczyciel poczuł się lepiej, czyli żeby po prostu zrobić ten obowiązek. Projekt ma jasno określone cele. Zastanawiajcie się jak najbardziej nad celami wspólnie, żeby też nie wrzucać wszystkiego do jednego wora, żeby zastanowić się bardziej pod kątem nawet jakiegoś jednego celu. Jeżeli są to działania niepodległościowe dotyczące na przykład bohaterów, no to żeby ten cel odwoływał się bezpośrednio na przykład do zwiększenia wiedzy na temat danych lokalnych bohaterów społeczności lokalnej, ale też konkretnej osoby. I tak dalej. Starajcie się formułować te cele jak najbardziej konkretnie i przypisywać do nich konkretne działania później. Dalej. Projekt jest rozpisany w formie harmonogramu. No i tutaj to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Jak wiecie, tego czasu nie jest zbyt wiele. Tak naprawdę między październikiem a grudniem, tak jak mówiłem, ewentualnie jeszcze tym styczniem, no to jest tak naprawdę kilka miesięcy tylko. A wiemy, że czas płynie szybko, że są różne obowiązki codzienne w szkole, wasze, młodych ludzi. Także zachęcamy do tego, żebyście też szczegółowo to zaplanowali. I znowu, w tej publikacji mamy to rozpisane, pokazane, jak to zrobić. Projekt wychodzi poza szkołę w celu zdobywania sojuszników i sojuszniczek. To jest jeden z kluczowych elementów odwołujący się właśnie do sojuszników. Jest tak, że my w działaniach wcześniej Młodego Obywatela, teraz Młodzi w Akcji, zachęcamy do tego, żeby młodzi ludzie, żebyście wy razem szukali z młodymi ludźmi osób, instytucji, grup, organizacji, z którymi możecie razem różne rzeczy robić. To jest o tyle fajne, bo jak ja sobie przypomnę swoje doświadczenia, na przykład w działaniach takich, w moich działaniach ileś tam x lat temu w lokalnej społeczności, to mi bardzo dużo dało takie właśnie chodzenie, szukanie potencjalnych sponsorów, potencjalnych sojuszników, którzy mogli wesprzeć mnie na przykład poprzez wypożyczenie sprzętu na wydarzenie, czy poprzez wydrukowanie plakatów po jakichś rabatowych cenach albo za darmo, w zamian za logotyp i tak dalej. Albo znałem, nie wiem, naczelnika czy inspektora Wydziału Spraw Społecznych i wiedziałem, że do niego mogę pójść i on mi pomoże znaleźć nieodpłatne miejsce na charytatywny koncert, który zorganizuje. Zachęcamy do tego, żebyście myśleli w takich kategoriach, bo wtedy młodzi ludzie rozwijają to, co jest niezwykle ważne też w perspektywie ich dalszego życia, w perspektywie ich przyszłej pracy, nie tylko nauki, ale pracy, w ogóle istnienia i funkcjonowania na rynku pracy, bo wiadomo, że wtedy zdobywają większe doświadczenie, bardziej są w stanie jakoś ośmielić się, wyjść z tej sytuacji, gdzie inni robią coś za nich, tylko oni faktycznie sami dokonują tych różnych wyborów. Także zachęcamy bardzo do tego. Projekt jest zaprezentowany publicznie. To może być zarówno w formie takiego finałowego wydarzenia, które robicie na koniec tego, jak i robicie na przykład wideo relacje, fotorelacje. Opisujecie to w lokalnej prasie. To też jest działanie, to też jest zaprezentowanie publicznie. Dla nas kluczowe jest, żeby to wasze działanie nie tylko wychodziło do społeczności, ale żeby też społeczność inna, która na przykład nie wzięła udziału w tym działaniu, mogła się o tym dowiedzieć. Żeby media lokalne mogły o tym napisać, żeby być może jakiś wywiad z młodymi czy z wami zostanie przeprowadzony. My bardzo do tego zachęcamy, bo to jest kolejna rzecz, która wam się w przyszłości bardzo przyda, bo wiadomo, że nie zawsze też jakoś współpracujemy z mediami, czasem współpracujemy, czasem mniej, a też ja na przykład z perspektywy też moich różnych doświadczeń w tych społecznościach lokalnych widzę, że to jest bardzo potrzebne i ważne, że dzięki temu też jesteśmy w stanie dotrzeć do różnych grup społecznych, nie tylko do tych, które używają internetu i Facebooka, ale także do tych, które spotykają się przy kawie, czy przy ciastku w jakiejś kawiarni. Projekt jest udokumentowany. Zachęcamy młodych ludzi i was do tego, żeby dokumentować za pomocą wideo, foto,
relacji, o których już mówiłem, ale to jest o tyle fajne, że po prostu możecie potem okazać się zarówno, nie wiem, przed dyrekcją, jak i przed nami, jak i przed innymi osobami. Za 2 lata, za 3 lata pochwalić się tym, co było. Sami dobrze wiecie, że fajnie jest mieć po prostu udokumentowaną swoją pracę. I to też dla młodych ludzi może się przydać jako coś, co potem, nie wiem, w CV będą chcieli wpisać albo nie wiem, będą chcieli po prostu w jakiś sposób pokazać swoją aktywność. Projekt jest promowany lokalnie, o tym już mówiłem, też w kontekście tej prezentacji publicznej. I realizacja projektu kończy się ewaluacją i podsumowaniem. Bardzo do tego zachęcamy, bo czasem w toku tych naszych działań dzieje się tak, proszę dać znać, czy w ogóle, czy mnie nie zacięło, bo mam takie wrażenie, że mogło tutaj... A, jest ok, super. Czasem dzieje się tak, że w toku tych naszych działań zapominamy o tym, co jest kluczowe, czyli zapominamy trochę o podsumowaniu, zastanowieniu się, ok, to słuchajcie, co nam się udało, co nam się nie udało, a co moglibyśmy zrobić lepiej, ale też o podziękowaniu sobie. Zauważcie, może wy dziękujecie, ale czasem dzieje się tak, że z jednego projektu w drugi wskakujemy i czasem nie ma po prostu czasu na to, żeby się zatrzymać, żeby skupić się na tym, co było. To była prowokacja, dokładnie. A przecież też o to chodzi, żeby te działania nasze stawały się, wasze stawały się tylko lepsze na przyszłość. 8 kryteriów. Zachęcamy do myślenia o nich w kontekście waszego projektu realizowanego z młodzieżą, także też przejdźcie przez te kryteria, one, tak jak mówiłem, są opisane w publikacji, tak żeby młodzież też miała jasność, na czym one polegają. No i jesteśmy już praktycznie na końcu. Inspiracje i pomysły na projekty. Trochę się nagadałem o tym, na czym polega ten program, jakie są jego kryteria. Trochę powiedziałem o tym, jakie mamy kryteria w ogóle dotyczące projektów uczniowskich i trochę opowiedziałem o samych ścieżkach. Natomiast na koniec zostawiłem taką część dotyczącą kilku takich nieszablonowych działań dotyczących właśnie ścieżek. I akurat do każdej ze ścieżek przyporządkowałem tylko 3. My mamy ich więcej. Mamy ich około 9-10 na ścieżkę w tej publikacji. Natomiast jak wejdziecie na niepodległa.co.org.pl i tam wejdziecie w zakładkę, już teraz nie pamiętam, ale chyba inspiracje, to tam znajdziecie dużo więcej tych działań. A to, co tutaj się pojawia, to w przypadku bohaterów codzienności akcja crowdfundingowa na rzecz bohaterów, czyli zorganizowanie internetowej zbiórki pieniędzy na jakiś ważny cel związany z bohaterami. Może to być na przykład wsparcie dla osamotnionego weterana, remont pomnika upamiętniającego lokalnych bohaterów, czy wydanie publikacji ze wspomnieniami zasłużonego dla okolicy społecznika. Pewnie pomyślicie sobie, to jest takie sztampowe, to jest takie normalne, ale zauważcie, że jak najbardziej to spełnia kryteria tej ścieżki. Tym bardziej, że akcja crowdfundingowa w internecie, na takich portalach właśnie jak Polak Potrafi, Wspieram to, Pomagamy i wiele innych, to też jest zmotywowanie lokalnej społeczności do wspólnej zbiórki. I oczywiście przy okazji takiej zbiórki też możecie robić taką akcję promocyjną, kampanię taką promocyjną dotyczącą tych lokalnych bohaterów, którzy funkcjonowali, którzy funkcjonują. Zauważcie, że taka akcja crowdfundingowa, ona się nie zaczyna i nie kończy tylko w tym miejscu, gdzie zostają zebrane pieniądze, ale ona sama w sobie może nakręcić wam promocję całego wydarzenia. Kolejne, prezentacja lokalnych bohaterów i bohaterek. Zgromadźcie materiały na temat osób, które poprzez swoją patriotyczną i aktywną postawę przyczyniły się do rozwoju lokalnej społeczności. Spróbujcie opracować ten temat, przedstawiając działania zarówno historyczne, jak i bieżące, dotyczące współczesnej codzienności. Materiały mogą mieć różną formę pisemną, wideo, fotograficzną. I kolejne, przygotowanie spektaklu na podstawie życiorysu. Poszukajcie lokalnego bohatera, bohaterki, osoby zmarłej lub żyjącej i na podstawie jego, jej biografii stwórzcie spektakl, który zaprezentujecie szerszej publiczności.
Spektakl możecie też uwiecznić za pomocą kamery i promować online. Istotne jest, aby przekaz promował wartości takie jak solidarność, działanie na rzecz innych, szacunek dla otoczenia. Zauważcie, że w tej części, w tym działaniu, to co tutaj jeszcze nie wybrzmiało, a co możecie włączyć, to na przykład, że nie tylko młodzi ludzie i wy tworzycie ten spektakl, ale zapraszacie również jakieś osoby z lokalnej społeczności. Możecie zrobić przecież to razem. Często przy ośrodkach kultury czy przy bibliotekach publicznych działają różne grupy teatralne, amatorskie i myślę, że to jest w ogóle fajny pomysł, żeby połączyć ten wątek. Oczywiście więcej na stronach publikacji i w inspiracjach i codzienny patriotyzm. Jeszcze tylko przeczytam tutaj to, co piszecie. Muszę sobie trochę rozciągnąć okno, teraz wam się też rozciąga. Dosyć ryzykowną może być prezentacja bohaterów i bohaterek, żeby nikogo nie pominąć. Ja myślę, że no tak, z jednej strony tak, a z drugiej strony myślę, że możecie też dać taki komentarz, że trochę nie jesteście w stanie jakby wszystkich wymienić, bo chcecie się skupić tylko na kilku osobach, ale jednocześnie zachęcacie, żeby inne osoby z lokalnej społeczności szukały dalej, żeby to się nie skończyło tylko na tych, żeby to się nie skończyło tylko na tych kilku osobach. Czy bohaterem może być grupa działaczy działających wspólnie? Jak najbardziej tak. Może to być grupa działaczy, słuchajcie, może to być nawet, tak jak powiedziałem, grupa teatralna, która robi fajne rzeczy i porusza społeczne tematy. Wiecie, to jakby tu dajemy bardzo, bardzo dużo możliwości. U nas jest kobieta, która dba o pamięć po społeczności żydowskiej, pisze pani Lidia Mróz. No właśnie, także takie osoby jak najbardziej celujecie w pełną dziesiątkę. O takie właśnie osoby nam chodzi. I teraz tak, codzienny patriotyzm to druga ścieżka i kilka przykładów działań. Patriotyczny festiwal czytelniczy, muzyczny lub filmowy. Zorganizujcie ogólnopolską imprezę, na której w interesujący sposób zostaną zaprezentowane materiały muzyczne, literackie lub filmowe, związane z lokalną historią i działaniami na rzecz rozwoju małej ojczyzny. Jak myślicie sobie o takim znowu aktywnym zaangażowaniu, tak żeby nie ograniczać się tylko znowu trochę do takiej formy akademii, przepraszam, to zachęcam do sięgnięcia, może część z Państwa zna, do sięgnięcia, ja też to napiszę tutaj, my o tym więcej napiszemy w tym rozdziale inspiracje, do takiej formy jak slam poetycki. To jest taka formuła, która już od dekady funkcjonuje, może trochę, znaczy w Polsce od ponad dekady, natomiast na świecie już dłużej, myślę gdzieś od lat 80. I to jest w taki sposób niesztampowy, ukazuje ona, czy jest taką formą wyrazu, ekspresji właśnie literackiej, poetyckiej i ma to bardzo fajną formułę, ponieważ jest pewnym widowiskiem i nie jest taką typową akademią. To więcej o tym napiszemy w inspiracjach, ale już teraz zaznaczam, że warto, żeby gdzieś poszukać nawet w internecie więcej informacji o tym. Gra terenowa miejska. Przygotujcie i przeprowadźcie grę terenową związaną z lokalnymi problemami i szukaniem ich rozwiązań. Myślę, że to jest bardzo powszechna taka formuła. W ostatnich latach coraz więcej osób sięga po nią, także nie będę jakoś szerzej tego omawiał. Tutaj Ania jeszcze tak napisała, że można pomyśleć o uproszczonej wersji gry miejskiej terenowej, zwłaszcza, że listopadowa pogoda może być wyzwaniem. Tego typu gra może się również odbywać w budynku szkoły. Jak najbardziej. My polecaliśmy w zeszłej edycji webinar z innego programu, bodajże Spoczytajmy, w którym właśnie jedna z nauczycielek opowiada, jak ona taką grę terenową na terenie szkoły przeprowadziła w oparciu o konkretne książki czy książkę. Także to też udostępnimy wam. Tak. Tu pani Grażyna napisała, że robiła już grę, ale problem. W publikacji szerzej opisujemy, jak zdiagnozować problemy lokalne.
to piszenia. Dobra, to ja przejdę do ostatniej propozycji działania tutaj na tym slajdzie. To jest fotoesej, fotoreportaż na temat lokalnego patriotyzmu. Wykorzystajcie fotografię do przedstawienia tematyki patriotycznej. Odnoście się do obszarów, w których jako społeczność możecie działać, aby wzmocnić ducha lokalnej tożsamości oraz poprawić jakość życia mieszkańców i mieszkanek waszej okolicy. Poprzez wnikliwą obserwację oraz zbieranie informacji, zebrany w ten sposób materiał staje się doskonałym przedmiotem do podjęcia dyskusji na temat lokalnych problemów oraz na wystawę. To jest taka forma, która jest właśnie pewną diagnozą zastanej rzeczywistości i zobaczenia, jak w różnych obszarach tej miejscowości można by było poprawić jakość życia. I ona jest o tyle fajną formułą, bo nie jest nie jest typowym wywiadem, gdzie osoba mówi, a druga osoba spisuje, ale też można to zrobić w formie graficznej. Można wydrukować sporą mapę z biura, bodajże biuro geodezji przy każdej gminie czy przy powiecie dysponuje takimi mapami, można je wydrukować i zrobić takie spotkanie w różnych przestrzeniach. I wtedy też jest to atrakcyjniejsze. Dzięki temu działaniu można spotkać się z różnymi grupami społecznymi. Można pójść na przykład do klubu seniora, można pójść do organizacji, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnością, można pójść do młodzieży, właśnie, czy na przykład z domu dziecka, czy do młodzieży z innej szkoły, czy do samorządowców. Dzięki temu zbierzecie dużo fajnego materiału, który potem też możecie dzięki temu aktywnemu radnemu, o którym tam pan pisał, zaprzyjaźnionej osobie, która jest bliżej samorządu, pokazać, że coś takiego zostało opracowane lokalnie i być może coś więcej z tym można zrobić. Mamy takie przykłady z wcześniejszych edycji Młodzi w Akcji, gdzie młodzi ludzie na jednej ze ścieżek zastanawiali się, jak miejsce, które dzisiaj obecnie jest zaniedbane, na przykład jakiś park, na przykład jakieś boisko, na przykład nie wiem, jakiś zalew. Jak to miejsce można zrewitalizować, jak można wpuścić tam ducha, żeby ono w przyszłości było ciekawsze, było bezpieczne, było fajnym miejscem. I mamy takie przykłady, gdzie młodzi ludzie robiąc taką diagnozę właśnie w taki sposób niesztampowy, ich głos był słyszalny później przez wójta, przez gminę i finansowane były ich działania w jakimś wymiarze oczywiście, ale były finansowane ich działania potem. To, co wypracowali, czyli na przykład jeżeli wspólnie doszli z lokalną społecznością, że chcieliby mieć tyle i tyle ławek i chcieliby, żeby było oświetlenie zamontowane w jakichś miejscach, których tego nie ma, to potem w tych miejscowościach zdarzało się, że samorząd to doceniał i wręcz wspierał finansowo. Także my też zachęcamy do tego. Tutaj jeszcze przeczytam, co pani Marta Ziętek pisze. Tak, pani Aniu, zwłaszcza jak będzie przetłumaczony na angielski i hiszpański, porównany z wizją niepodległości w tych krajach, escape room. Dobra, to fajnie, że tam też dzieje się, że państwo rozmawiają na tym czacie. Ja nie jestem w stanie wszystkiego złapać, także będę trochę z kontekstu wyrywał. Tak, no to tyle, jeżeli chodzi o te przykłady. Na potrzeby webinara 3 działań. Więcej oczywiście zachęcamy do tych linków, o których już wcześniej mówiliśmy. Jesteśmy, drodzy Państwo, już na końcu. Takie ładne słowa, ale jakże prawdziwe, że najłatwiej jest umrzeć za ideę, najtrudniej dzień po dniu i rok za rokiem dla niej żyć. I to motto Janusza Korczaka, słowa Janusza Korczaka też ważne są dla nas w kontekście tego programu, w kontekście tych działań, żebyście też mówili młodym ludziom, przedstawiali, starali się to przedstawiać też od strony nie tylko właśnie takiej walki wyzwoleńczej, ale też zastanawiania się, jak dzisiaj to, że dawniej ludzie działali, nie tylko poprzez walkę zbrojną, ale też poprzez rozmawianie ze sobą, poprzez dochodzenie różnych głosów do prawa, do zmian, które zachodziły w naszym kraju, jak to dzisiaj odnosi się do ich codziennej pracy. Czyli to, o czym mówiłem na samym początku, ale myślę, że ważne, żeby zaznaczać ten akcent, że my cały czas mamy szansę i cały czas możemy dbać o to, żeby w tym kraju, żeby w tych małych ojczyznach,
żyło nam się lepiej. I tego życzymy Państwu w kontekście tych działań. Mamy nadzieję, że Państwo będą mogli fajnie spędzić czas. Podejrzewamy, że nie będzie to łatwy czas, to bo oczywiście też trudności się zdarzają, ale mamy poczucie i tak jak patrzymy na wcześniejsze edycje, to dla Państwa jako opiekunów, opiekunek zawsze albo zazwyczaj była to bardzo ciekawa przygoda w pracy właśnie z tymi ścieżkami, w pracy projektowej. Bardzo, bardzo dziękujemy za uczestnictwo. Jeszcze jeżeli jacyś z Państwa mają pytania, to możemy jeszcze chwilę poświęcić na to. Jesteście naszą załogą MWA, także tak będziemy do Was się zwracać. Mamy nadzieję, że nikogo nie urazimy. Bardzo Wam dziękujemy. Tutaj jeszcze podam tylko kontakty do nas. Ania Mitura, ja Tomek Piątek. Te strony, na których mogą Państwo tutaj szukać więcej informacji. Bardzo się cieszę też z tych słów, które Państwo tutaj zamieszczają, że spora dawka inspiracji. Jeszcze może powiem, bo poza mną w drugim pomieszczeniu jest moja dziewczyna Kasia, która dba o mój komfort tutaj prowadzenia webinara, za co jej bardzo dziękuję. I trzy psy i jedna papuga faktycznie. Natomiast no nad wyraz są spokojne, bo tylko kilka razy było szczekanie. Także bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję Ci, Aniu, za pomoc tutaj w moderowaniu tego procesu. I gdyby były jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z nami. Także dziękujemy serdecznie. Ten webinar też będzie jeszcze do odtworzenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Powodzenia.